Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, dzisiaj spróbujemy tutaj się wkraść do tej noclegowni, ponieważ potrzebujemy się dostać do kuferka na samym górze, który jest zamknięty na klucz. Dzięki temu będziemy mogli ruszyć zadanie Nielegalny Handel, więc spróbujmy to zrobić. Miejmy nadzieję, że przespanie się do północy poprawi sprawę, tylko że kurde, gorzej, że jak ja tak będę spała tym, to my nigdy w życiu nie będziemy mogli normalnie spać. Potrzebuję łóżka, takiego klasycznego łóżka, bo będzie bardzo ciężko bez tego. Także spróbujmy znaleźć jakieś łóżko normalne. W sumie to tutaj chyba możemy wejść i się nikt o to nie sapał. Także możemy się przekimać do północy i miejmy nadzieję, że nam się to uda wykonać. Wynocha z mojego łóżka! Dobra, tutaj Iskra śpi oczywiście i Bahal. Dobra, zobaczmy... No, zmywaj się! Dobra, zobaczmy jak to się tutaj... No, wynoś się! Najgorsze jest to, że ten elitarny tutaj stoi i on się gapi na mnie, no. Czego ty się tak gapisz? Idź sobie stąd. Powiem tak, zawsze możemy go uśpić snem. Ja gdzieś powinnam mieć sen, także... No chłop akurat wyjątkowo mi tutaj przeszkadza. Gdzie ja mam sen? Nie mówcie mi, że nie mam snu, bo będzie bardzo słabo. Oczywiście, że mam sen. Idź się połóż, co? I bierzemy iksik i wchodzimy. Dobra. I mamy to. Te tytonie Bahala w ogóle też będziemy musieli zgarnąć. Dobra, tutaj wszyscy śpią, także pozabierajmy te przedmioty. Tu śpi Kasim i Hektor. Dobra, mamy list i mamy trochę złota. Także spróbujmy teraz stąd zejść normalnie. Dobra, pięknie. Jeszcze tylko zgarniemy sobie stąd bananki i możemy pędzić. Myślę, że jeszcze sprawdzimy tutaj na dole rzeczy. Tu jest tego tytoniu Bahala od cholery. I tutaj też coś jest, jakaś mapa. Mapa aż do Diokolic, no w sumie niech będzie. Tutaj śpi Bahal. Paczka broni. Sakiewki, tutaj był kuferek otwarty. Złoto i jeszcze możemy w sumie okraść ten kuferek, myślę. Zobaczmy. Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. 200 sztuk złota. Cudownie. No to możemy stąd wybywać. Zaraz sobie przeczytamy list i zobaczymy, co z tego listu się dowiemy. Dzień dobry. Siema. Masz jakiegoś focha czy coś? Chyba nie. Dobra, no to mamy list. W takim razie... Witaj, Branko. Ciągle jeszcze nie znalazłem sposobu na otworzenie przejścia do świątyni. Zanim jednak zgodnie z planem musi znajdować się skarb. Zanim... co? A, że zanim się znajduje, okej. Nie spuszczaj oka z asasynów Ugarze, inaczej oni o wszystkim się dowiedzą. Humphrey. Łowca skarbów. Co na to powie Branko? No nie wiem, w ogóle Branko, to teraz, żeby z nim pogadać, to potrzebujemy się kimnąć z powrotem. Także weźmy nasz śpiworek i teraz możemy akurat już bezpośrednio się przespać do rana chociażby. No i zobaczymy, to są nasze, wiecie, to skradanko, to takie na początek odcinka, tylko już nie potrzebujemy nocą się tutaj przemieszczać ani zajmować.
Dobra, Czampok już wyszedł w sumie. Tutaj ten. Jest Branko na zewnątrz. Hej, ty. Teraz wiem, dlaczego jesteś w ugarze. Czyżby? Również jestem ciekaw. Chcesz ze swoim kumplem Humpeharejem znaleźć skarb? Co? Ale jak? Chyba masz konszachty z Beliarem. Nie musiałem mieć z nikim konszachtów. Po prostu pożyczyłem sobie twój klucz. Ty przeklęty złodzieju. Natychmiast oddaj mi list, bo inaczej. Inaczej co? A może trzeba z asasynami pogadać o twoich planach? Cholera. Oczywiście, że nie. Teraz zapewne zechcesz cześć skarbu, co? Miło, że to sam sugerujesz. Tak, tak. Naśmiewaj się ze mnie. Ale powiedz mi, dlaczego szperałeś w moich rzeczach? Czyżbyś wcześniej wiedział, po co tu jesteśmy? Nic nie wiedziałem. Właściwie to chciałem się dowiedzieć, kto sprzedaje broń pustynnym rabusiom. Aha, to takie buty. No cóż, chociaż nie mam z tym nic wspólnego, ale coś niecoś wiem. Co? Nie tak szybko. Złożę ci pewną propozycję. Jeśli się zgodzisz, powiem ci to, co widziałem. Pasuje. Zależy od sytuacji. Co trzeba zrobić? Szczerze mówiąc, to niezbyt daleko posunęliśmy się w poszukiwaniu skarbu. Ale jeśli nam w tym pomożesz, to otrzymasz interesującą cię informację. Oprócz tego, podzielimy się z tobą skarbem. I co ty na to? Dobrze. Jaką część skarbu otrzymam? Niestety, sam nie mogę o tym decydować. Jest nas trzech i Humphrey nami dowodzi. Musisz z nim pogadać. Gdzie mogę znaleźć Humpehareya? W pewnym ustronnym miejscu, do którego sam nigdy nie trafisz. Zaprowadzę cię tam. Dobrze. Kiedy tam ruszamy? Wieczorem. Przyjdź o 20 na plac targowy. Wtedy zaprowadzę cię tam. Dlaczego tak późno? Nie możemy wyjść w ciągu dnia. Ale pytania zadajesz. Oczywiście, że nie. Za dnia asasyni mogą zacząć coś podejrzewać. Przecież tygodniami za dnia nie wychodzę z miasta. Jeśli teraz to zrobię, to będzie zaraz podejrzane. Rozumiem. No dobrze. W takim razie do wieczora. I tak jak było mówione. Spotkamy się o 8 wieczorem. Dobra, no to w takim razie lecimy do najbliższego miejsca, gdzie możemy iść spać, czyli na przykład tutaj. No i jednak będziemy, widzę, nocnie tutaj podróżować. Wynoś się stąd! Okej, oni nagle mają focha, że ja tutaj jestem. To niedobrze bardzo. Więc będę cię musiał stąd wykop... Nie. Nikt mnie nie będzie musiał wykopać. No, wynoś się! Już wychodzę. Jest wieczór. No i co? Gdzie jest nasz kochany przyjaciel? Jak tu jest plac targowy, jego nie ma? Tu jesteś, siema. Idziemy? Możemy iść. Tak, chodźmy. Dobra, no to idziemy w takim razie. Zobaczymy, gdzie on mnie zaprowadzi. Próbuję sobie to zobrazować, ale w sumie nie wiem, dokąd możemy iść. Spróbujmy trochę przyspieszyć czas, może. Chociaż ja chyba wiem, gdzie on może mnie zaprowadzić, bo tutaj na dół da się zejść i chyba... Chyba właśnie będziemy schodzić. Albo i nie? Nie wiem. Taka troszeczkę dziwna ta ścieżka, stary ci powiem. Dobra, no szybciej. Ale chyba miałam rację. Tylko pytanie... Jak się tam schodzi? Okej, tu jest zejście. Dobrze, pięknie. No chodź. Ja dobrze wiem już, gdzie ty biegniesz. Dobra, no to cudownie w takim razie. Zobaczymy, co tutaj możemy w takim wypadku znaleźć. Witam serdecznie. Ciemne grzyby, jest też łóżko. Dziwna aura, taka fioletowa. Jesteśmy na miejscu. I co dalej? Pogadaj z Humpeharejem.
On ci opowie, co dalej. Cholera, Branko, kogo tu ze sobą przywiodłeś? Czy ci rozum odebrało? Nie martw się. Zrozum Brankę, na razie jest jeszcze całkiem sprawny. Tak. To po co przywlókł tutaj takiego frajera, jak ty? Nie miał wyboru, ponieważ odkryłem wasz mały sekret. Ach, rozumiem. Więc to był z jego strony sprytny ruch, aby cię tu sprowadzić. Czy już spisałeś testament, szpiclu? Powoli, przyjacielu. Przypuszczam, że ty jesteś Humphrey. Istotnie. I to mój kumpel Brenton. Żarty tak samo źle odbiera, jak i ja. Czy to jasne? Jasne. Branko zamierza mi pomóc trafić na ślad tajnego handlarza bronią w Ugarze. Za to mam wam pomóc w wyszukiwaniu skarbów. Ach, tak. I nie chcesz mieć udziału w skarbach. Aż tak, to nie jestem bezinteresowny. Ile możesz mi zaproponować? Mam wrażenie, że jesteś bardzo sprytny, a moje przeczucie nigdy mnie nie myliło. Powiem tak, jestem skłonny oddać ci czwartą część znalezionych skarbów. Jesteś bardzo hojny. Poczekaj, aż skończę mówić. Jestem ciekaw, czy potem też tak będziesz uważał, kolego. Jest mały problem. Pozwól, że zapytam Eryk. Nie możecie dotrzeć do skarbów. No, tak. Drzwi świątyni nie przesunęły się ani o centymetr. Sekret otwierania nie jest nam znany. Gdzieś powinna być dźwignia lub przełącznik. Musisz pomóc nam to znaleźć. Gdzie ta świątynia? Tu, w tej oazie. Zamierzamy udać się tam wcześnie rano. Teraz już się ściemnia i szukanie nie ma sensu. O której godzinie zamierzacie wychodzić? Około 8 rano. Możesz położyć się na łóżku Branko we frontowej jaskini. On, mimo wszystko, musi teraz wracać do miasta. Zawsze lepiej wiedzieć, co się w okolicy dzieje. Ostatnio asasynom uciekli niewolnicy. Kilku łowców niewolników z psami polują na nich. Będzie głupio, jeśli przyjdzie nam odpowiadać na ich durne pytania. A przy okazji, nie zaśpij przypadkiem. Po obiedzie już będzie za późno wychodzić. Pół dnia to za mało na poszukiwanie skarbu. Zapewne zejdzie nam cały dzień na szukanie sposobu, aby dostać się do wnętrza. Resztę powiem ci, kiedy będziemy w świątyni. W porządku. Wiem, o co chodzi. Doskonale. Ale zanim zajmujemy się skarbami, najpierw rozwiążemy jeszcze jeden mały problem. Co? W dolnej części jaskini przebywa kilka cieniostworów. Dopóki ich się nie pozbędziesz, nie będziemy mogli czuć się bezpiecznie. Niestety, nie mamy na tyle odwagi, aby poradzić sobie z tymi bestiami. Więc chcieliśmy cię zapytać, czy możesz to dla nas zrobić. Bylibyśmy również gotowi odpowiednio zwiększyć twój udział w skarbie. Co na to powiesz? Sądzę, że nic innego mi nie pozostaje. No dobrze, zrobię to. Bardzo dobrze. Im wcześniej tym się zajmiesz, tym szybciej zajmujemy się skarbem. No i dobra, w takim razie... Jeszcze jest Brenton, z którym oczywiście możemy porozmawiać. Łatwo będzie ukraść sakiewkę, no to kradnę. Witam, ja. Mam nadzieję, że kimś, kto już odchodzi. Z przyjemnością obejdziemy się bez twojej wizyty, nieznajomy. Dobra, z nim się widzę, nie chcę gadać. Mi się w ogóle. No były tutaj cieniostwory, także... Zajmijmy się oczywiście nimi, pustynnymi cieniostworami. To jest taki problem, że żaden. Pytanie, czy one blokują wejście do świątyni, czy po prostu stanowią innego typu zagrożenie? Dobre w sumie pytanie. Ha. Aha, no dobra, czyli tutaj wracamy. Są po prostu dwa zejścia. Dobra, tędy nie przejdziemy już nigdzie dalej, a tutaj? No, a tutaj możemy zejść niżej. Wiecie, no nie powiem, chciałabym zobaczyć to miejsce, jak ono tutaj wygląda. Są ogary na przykład po drodze. Jeszcze niżej możemy zejść.
Kurde, no droga się ciągnie. Masakra, wam powiem, ale jestem ciekawa, czy coś tu jest. A no jest tutaj coś. Oh my fucking god. Spadłam. Okej. Okay. Znalazłam jakąś małą jaskineczkę. Goblinie jagody tu były. Chyba nie o to miejsce chodziło, prawda? Nie no, ale jestem ciekawa, dlatego biegniemy dalej. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest. Tam niżej też da się zejść, także... Dobra, ale tutaj już chyba po tej ścianie chodzić nie będziemy. Gdzie my jesteśmy na mapie? Tutaj jesteśmy, dobra. No to wracamy w takim razie. Nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Będzie poprawianie w programie. Tak sobie myślę. Także powiemy im, że cieniostwory już padły. Ponieważ nam się udało. No tam jeszcze niżej można zejść. Być może będziemy właśnie tam szli. Zobaczymy. Tak czy inaczej, no to wracamy chwilowo. Zobaczymy jeszcze, kurczę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Z cieniostworami sprawa załatwiona. Niesamowite. Naprawdę to zrobiłeś. Tak, zrobiłem to. Możemy teraz pogadać o skarbie. Oczywiście. Co chcesz wiedzieć? Jak dowiedzieliście się o złocie? Pewien były mag ognia sprzedał nam starą mapę, z której dowiedzieliśmy się o skarbie. Były mag ognia. Trudno w to uwierzyć. Ale tak było. Ten mag całkowicie popadł w biedę i był zadowolony, że dostał trochę złota. Odkąd magowie ognia stracili swoją magiczną moc run, nic dobrego z nimi się nie dzieje. Ha ha ha. Teraz musimy tylko iść do świątyni i wynieść skarb. Dobra, no wiemy, że mamy iść rano, tak? Więc prześpijmy się po prostu do rana. Idziemy do świątyni. Tak? Zaraz wychodzimy. No i dobra, zobaczymy, gdzie ta świątynia jest. W sumie jestem ciekawa, czy oni na mnie czekają, czy nie? Nie, no to dobrze, to w takim razie możemy iść trochę szybciej. Ej, ta świątynia jest tutaj, no to ciekawe, co tam jest na dole. Aha, to będzie tamta świątynia... Dobra, ej, no zajebiście. Ej, to fajnie akurat, tylko że Branko nie ma z nami. Chyba, że on się tam nagle zrespi na miejscu. Dobra, to już wiem, do której my idziemy świątyni, bo myślałam, że gdzieś na dole jest jakaś świątynia. No a tymczasem przecież świątynia jest tutaj, tak bardzo blisko. Zamknięta. Zastanawiam się, czy tam na przykład tamte kolumny nie otwierają żadnych drzwi, czy czegokolwiek. No zobaczymy. No, jesteśmy na miejscu. Jak teraz mogę wam pomóc? Ty lepiej zbadaj okolice, a ja z Brentonem jeszcze raz bardzo uważnie obejrzymy wejście. Gdzieś tu powinna być jakaś dźwignia lub przełącznik, który otwiera wejście. A jeśli jednak wzbudzę? Jeśli nie ma, to na pewno jest jeszcze inne wejście. Jak inaczej budowniczowie wchodzili i wychodzili stamtąd?
ale może ta dziwna rzecz ma coś wspólnego ze świątynią. Co to jest? Nie mam pojęcia. Najpierw myśleliśmy, że jest to klucz od wejścia. Ale to nie klucz. W każdym razie, ta rzecz wygląda na bardzo ważną. Może będziesz mógł coś z tym zrobić. Przecież sprytny z ciebie chłopak. No dobrze, Humphrey, daj mi to. No ale to nie jest tutaj, tak? No bo mamy ornament. Pytanie, gdzie ten ornament teraz wsadzić, nie? Wiecie, no to wygląda jak dziurka od klucza, ale... To nie jest dziurka od klucza. A może mi coś dziennik podpowie? Dźwignia, przełącznik albo inne wejście. Wiecie co, bo mnie bardzo te kolumny zastanawiają. Ja aż sobie tutaj podejdę. Czy wątpię, że one mają coś z tym... wspólnego? Otworzyłam chyba kratę. Nie, ale coś tam się klikło, więc... Ciekawe niby, co to było. Ej, no nie wiem, co ja otworzyłam. Coś się tutaj otwiera, ewidentnie jakaś krata. Ej, ja potrzebuję jedną rzecz. Aha, tutaj się otwiera. Dobra, halo. Wskakujemy. Dobra, czyli wejdziemy tak jakby od tyłu chyba do tej świątyni, nie? Dzień dobry. No, dawaj. Okej. Tu jest więcej jakichś kratek różnego rodzaju. Dobra. No jesteśmy w środku. Tam się coś też dzieje po drugiej stronie. O kurna mać. Co mi się stało? Chyba tak nie miało być. Zapis zrobiłam nie wiem kiedy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy tutaj z powrotem w tej świątyni. I tym razem może nie będę klikała klucza w tym miejscu. Nie wiem, przede wszystkim zrobimy zapis. No tu jest przycisk. Jeden z wielu. Pytanie, co tak naprawdę... Okej, tutaj udało się otworzyć. Gorzej, że to się zamkło za mną. Mamy kufer. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Czy ja się właśnie wjeb... Dobra, F12. Wydaje mi się, że chyba wiem, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, tylko... Cóż, no te zagadki są zagadkami, nie? A co się stanie jeszcze raz, jak to wcisnę? Otwarło się coś w ogóle?
Nie, wydaje mi się, że chodzi o wciskanie przycisków w odpowiedniej kolejności. Bo tam mnie na przykład nie zabiło, nie? Tylko tam znowu weszłam, nie miałam klucza, nie mogłam wyjść. Dobra, tego na razie nie naciskam. To wiemy, żeby nie naciskać. Tutaj coś jest takiego w stylu do naciśnięcia. No, jest. Krata się otworzyła. Tylko ona się też właśnie zamyka, nie? Chodź tu. Dobra. Zróbmy jeszcze raz save'a. Spróbujmy tam wejść i zobaczyć, czy tam kufer jest do otwarcia. Bo wydaje mi się, że to jest dosłownie coś w rodzaju takiej Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. kurna czasówki, nie? Nie mam klucza, więc nie pootwieramy tego w ogóle. Nie mam do dwóch kufrów klucza. No to teraz pytanie, gdzie go znaleźć, nie? I co tutaj w ogóle zrobić? Tutaj. Najgorsze jest to, że mi to nic nie daje. Bo tam w ogóle nie da się przejść. No a tutaj się za nami te kratki, kurde, zamykają, nie? Dobra, ale przynajmniej mamy z głowy tego szkieleta. Kurde, będę miała tutaj rozkminę życia, coś mi się wydaje w tej świątyni. Odpalmy pochodnie, ja sobie tam wejdę na spokojnie. Nie wiem, czy się zapisałam przed chwilą, czy nie, mało ważne. Chcę to sprawdzić jeszcze raz. Wejść tutaj i zobaczyć, czy tam jest na przykład możliwość wyjścia jakoś z drugiej strony, typu otworzyć sobie kratę. Jest możliwość, jest przycisk. No i teraz pytanie, bo tu się nie dostanę, bo nie mam kluczyka. Ale jest możliwość wyjścia stąd. No i tutaj chyba jest podobnie, nie? Tutaj też nie mamy żadnego klucza. Aha! A to są dwa przełączniki, przepraszam bardzo. Coś otworzyłam. O, udało się. Dobra, i tam musimy się dostać teraz. No i tutaj nie ma. I tutaj jakoś powinno się. Są ludziki. Otwarte teraz. Tu słyszę jakieś zombie. Była mumia konkretniej. Okej. No i zobaczmy, gdzie mnie to. Jestem w świątyni, pozostało tylko zdobyć skarb, ale chłopie, ja nic nie widzę. Aha, dobra, okej. Oh fuck my life, a się nie wyleczyłam tutaj, nie? Ty strażniku.
Dobra. To użyjmy pełni życia. Bo mam bardzo go mało. Oh fuck my life! Kamienny strażnik pogięło tą grę? Na szczęście bardzo nie biją. Nic nie widzę. Dobra, są mumie. Jezus kochany, tu nic nie widać w ogóle. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Stary klucz. Pytanie, czy jeden pasuje do obu miejsc, czy tylko do jednego? Idziemy to sprawdzić. Bo jak już znalazłam ten kluczyk, to zobaczymy to od razu. 6 sakiewek. Co tu się stało? Oh fuck my life, golem tu się pojawił. Golem. Skąd golem w takim miejscu? Ale dramat. O kurczę. Tu się trochę dziwne rzeczy wydarzyły. I tu się respią w różnych miejscach przeciwnicy, jak ja coś otwieram. Ale to jest dziwne. Ja pierdzielę. Teraz tutaj znowu się coś zrespiło. Okej. No dobra. Tutaj otworzyliśmy, to został nam tylko ten jeden jeszcze kuferek. Po tej stronie. Osiem sakiewek i znowu nam się pojawili przeciwnicy. Nie! No nie! Żartujecie sobie chyba. Błagam, no. Odbaguj się, proszę cię. Nie, no żartujecie. Ile trwa zamrożenie? Na szczęście mamy dużo życia, więc nic mi się nie stało. Okej. Wybywamy stąd. Idziemy do tego głównego pomieszczenia z powrotem. Ale masakra, nie? To była miazga. Nie powiem, że nie. Była. Dobra. Zobaczymy, co tutaj się dzieje dalej. Tu jest zasłonięte. Jest przełącznik, ale pytanie, czy żeby wejść to w dobrej kolejności, czy coś? O! Siema! Widzę, że znalazłeś złoto. Bardzo dobrze. To wcale nie było takie łatwe. Wierzę ci, dlatego my ten skarb zabierzemy. Dawaj go tutaj. Co chcesz przez to powiedzieć? Oznacza to, że stałeś się zbędny. Rozumiem. Chcesz podzielić złoto tylko na trzech? Nie. Tylko na dwóch.
a rozgniewanego Branko zostawimy w ugarze. Zanim on się połapie, co jest grane, już będziemy za górami. Dobra, ja chyba robię jakąś głupotę. Chyba nie. Dawaj to, chłopie. Łowcy. No i Branko, tak? No powinien, podejrzewam, być w mieście. Ja ich tutaj zostawię. No Branko, to mi się wydaje, że jest w mieście. No gdzie by był? Mam nadzieję przynajmniej, że jest w mieście. Zaraz się zresztą dowiemy. No i patrzcie, jak bardzo to zadanie o nielegalnym handlu się rozwinęło, prawda? Tu jesteś. Humphrey i Brenton chcieli mnie zabić i zwiać ze złotem. I ciebie też zamierzali oszukać. Przeklęci dranie. Gdzie oni teraz są? Nadal są w świątyni i szukają mnie. W takim razie jak najszybciej się z nimi rozpraw. Co ze skarbem? Mam go. Bardzo dobrze. Daj mi połowę i powiem ci to, co chcesz wiedzieć. Za dużo wymagasz. Przecież to ja wykonałem całą brudną robotę. Dam ci. No dobrze. Co mi tam, dam ci połowę. 1000 sztuk złota. O, dlaczego by nie? Dawaj tu złoto. A teraz mów. Co wiesz o nielegalnym handlu? Niezbyt wiele. Ale widziałem coś niezwykłego. Mam nadzieję, że nie wydałem na próżno złota i wszystko mi się opłaci. Co widziałeś? Kiedy około 3 w nocy wracałem do Ugaru, często widziałem, jak ktoś wymykał się z miasta. A strażnicy przy bramie niczego nie zauważyli. Absolutnie nic. Oni zwykle śpią w tym czasie. No, wspaniale. Jeśli Torres o tym się dowie, to im z dupy nogi powyrywa. To na pewno. Jednak nocą jest sporo asasynów na straży miasta, więc wartownicy pozwalają sobie na tę małą przerwę. Czy wiesz, kto nocą wymykał się z miasta i gdzie zmierzał? Nie, nie interesowało mnie to. Byłem zadowolony, że nikt na mnie nie zwraca uwagi. No, dopóki ty się nie pojawiłeś. Dlatego nie interesowało mnie to, co tu się dzieje nocą. Dobrze. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Żal, biedaka. Co zamierzasz teraz zrobić? Nie mam pojęcia. Na razie tu zostanę. Gdyby Humphrey i Brenton znów się tutaj zjawili, to policzę się z tymi draniami. Może pewnego dnia wrócę do Myrtany. Orkowie potrzebują takich ludzi jak ja. W porządku, Branko. Powodzenia. Tobie też. Jeśli będziesz miał życzenie, możesz mnie odwiedzić. W najbliższym czasie nie ruszę się stąd. Dobra, czyli 3 w nocy, tak? Które mamy godzinę? 12. No mamy możliwość spania do bezpośredniej 3 w nocy, także myślę, że chyba skorzystam. Mogę te drzwi otworzyć? Proszę. Dobra. To śpimy do 3. Wynoś się stąd! Oczywiście tutaj śpi Iskra. Wynoś się stąd! Już idę. No, zmywaj się! No lol, strażnicy sobie tak po prostu śpią. No, okej. Dobra, odpalmy pochodnie, zaraz sobie przyspieszymy czas i zobaczymy, co się tutaj odpierdziela. To znaczy, kto tutaj na przykład wychodzi, nie? Dobra, zobaczmy, czy ktoś idzie gdziekolwiek. Mam nadzieję, że nie spałam za długo, bo... Byłoby mi bardzo przykro.
Serio, to Gero jest? U sobie nic nie robi z tego, że ja za nim idę, tak? A ten gdzie zaś kuźwa idzie? No nie mówcie, że on idzie do tej samej jaskini. Bo to by było XD największe, jakby w tym samym miejscu to wszystko się działo. On ma w ogóle to gdzieś, że ja za nim idę, nie? Ach, bo ja tutaj jeszcze nie byłam, bo są roślinki. Kogo my tu mamy? Co tu robisz? Cholera. Nic. Zostaw mnie w spokoju. A ja wiem, co tu robisz. Prowadzisz interesy z pustynnymi rozbójnikami i zamierzałeś spotkać się tu z nimi. Hej, to wszystko nie tak, chłopcze, mylisz się. Z nikim nie prowadzę żadnych interesów. Więc wszystkiemu chcesz zaprzeczyć. No cóż, pójdziemy do Torresa. Może przy nim przemówisz. Do Torresa. Cholera, ja. Tak, do Torresa. Idziemy. Nie. Proszę, nie trzeba. On wrzuci mnie do kopalni. O tym trzeba było wcześniej pomyśleć. Zaczekaj, chłopcze. Wszystko ci powiem. Słucham. Jestem tylko posłańcem. Za tym wszystkim stoi Turen. Ach tak. I mam w to uwierzyć. No nie. Ale to prawda. Musisz mi uwierzyć. Turen ciągle mnie tu przysyła, żebym sprzedawał towary rozbójnikom Alego i odbierał od nich złoto. To wszystko bardzo interesujące, ale czy masz na to dowody? Tak. Turen swoje listy do Alego zawsze podpisuje. To chyba wystarczy, co? Chm, podpisuje się pod listami, w których jest mowa o przemycie broni. Tylko kompletny idiota mógłby tak zrobić. Zdobądź taki list, a z nim będzie koniec. Ich nikt nie zdobędzie. Zamykam listy w kufrze, który znajduje się w jaskini. Zamek jest solidny i nie da się go otworzyć. Prócz tego, tam długo listu nie trzymają. Kiedy tu przychodzą rozbójnicy Alego, to zabierają list i odnoszą go swojemu przywódcy. Jasne. To znaczy, że oni także mają klucz od kufra. Tak, to prawda. No dobrze. Daj mi swój klucz, a puszczę cię wolno. Uff. Dziękuję, chłopcze. Nie zapomnę ci tego. Oto klucz. Nim otworzysz drzwi w jaskini, a także kufer. Ale muszę cię uprzedzić, że teraz w jaskini znajdują się ludzie Alego. Może pójdziesz tam później. Ilu ich tam jest? 3. Czy teraz mogę odejść? Tak. I to szybko. Bo jeszcze się rozmyślę. Już znikam. Ale nie powiesz Turanowi, że go wydałem. Nie. Jeśli ty niczego mu o mnie nie powiesz, to ja mu nic nie powiem o tobie. Zgoda. Będę milczał jak grób. No i dobra, no to zobaczmy. Wydaje mi się, że nie ma co czekać, aż oni se stąd pójdą. Kurde, dużo tutaj rzeczy, bardzo. Kurde, ile kwarcytu. Nawet nie wiem, po co mi to jest potrzebne. Witam. To nie jest kłopot, żeby się pozbyć tych ludzi. Ten rabuś mi bardzo tutaj przeszkadza. Dobra, do widzenia panu. I pięknie. Pustynny rabuś miał przy sobie mało ważne rzeczy, ale mi kurde deszcz stuka za oknem. Ten też miał mało ważne rzeczy, wiadomka. Co to jest do cholery? To jest pomidor w skrzynce, dawaj mi tego pomidora, z nich można zrobić zupę. Cholera, jasna, no. Co masz? Klucz do jaskini. Dobra, pięknie, złoto. Kolejna dostawa, przeczytajmy to. Kurde, ale stuka mi po oknach, chyba gradem wali. Nie, to deszcz. Ali, za ostatnią dostawę twoi ludzie zapłacili mi zbyt mało złota.
Musisz dorzucić jeszcze 200 sztuk złota. Nie zapłacisz, możesz zapomnieć o dostawie. Mimo wszystko prowadzenie z tobą interesów stało się zbyt ryzykowne. Turam, nieważne w sumie. Do miasta Ugar lecimy. No i co? Do naszego kochanego przyjaciela, no tutaj, dowódcy jakby prawie, nie? W sensie tego, no, w koszarach. Tylko, że on, kurde, jest tam w środku. No to musimy wziąć piwór i na niego oczywiście poczekać do rana. Bo chłopa się nie będzie dało złapać o tej porze. Niestety, ale nie możemy tam wchodzić. No trudno, bywa. Odpocznij. W sumie jest taka godzina, że możemy 4 godziny odpocząć. Siemanko. Sorry, nie chciałam tu wejść. Wiem, kto zajmuje się przemytem. Naprawdę. Zamieniam się w słuch. Któż to? Nie uwierzysz, to Turen. Co? Turen sprzedaje towary pustynnym rozbójnikom. A masz na to dowody? Tak, mam. Ten oto list. Tak, to prawda. Turen jest przywódcą przemytników. Co teraz będziesz robił? Turen jest dobrym kowalem. Nie zabiję go, ani nie wsadzę do więzienia. Ale będzie musiał zapłacić taką grzywnę w złocie, ile uzyskał z tego przemytu. Ty za swoje wysiłki zasługujesz na nagrodę. Oto 200 sztuk złota. Jaka jest moja reputacja w Ugarze? No cóż, zobaczmy. Znalazłeś dla Bachala nowego dozorcę plantacji. Choć sporo go on kosztuje, to jednak Bachal jest ci bardzo wdzięczny. Bachal jest ci wdzięczny za uratowanie jego zbiorów. Pomidory z jego plantacji są naprawdę wspaniałe. Cieszę się, że o nie zabałeś. Gasparino nadal czegoś oczekuje od ciebie. Zbiegli niewolnicy nie zostali jeszcze złapani. Zdołałeś udowodnić, że Turen zajmuje się przemytem. Jestem z ciebie bardzo zadowolony. Rozprawiłeś się z rozbójnikiem Berdochą. Tym samym częściowo zasłużyłeś na moje zaufanie. Dostarczyłeś nam mąkę. To znacznie zwiększyło twoją reputację. Wielu mieszkańców uważa, że jesteś godny zaufania. Wykonałeś wszystkie zadania, które miałeś zlecone. Mieszkańcy Ugaru mają dla ciebie wielki szacunek. Teraz mogę ci przekazać, że Tartaron jest gotów z tobą rozmawiać. Więc idź do niego. Czy teraz możesz mnie czegoś nauczyć? Dużo dobrego dla nas zrobiłeś. Dobrze. Jestem gotów uczyć cię walki bronią jednoręczną i dwuręczną. Ale za naukę będziesz mi musiał sypnąć nieco złota. No i dobra, w takim razie. No to co? Świątynia Ashdodu. Możemy iść do Tartarona, no to może zróbmy to jeszcze dzisiaj, nie? Excuse me, co? Chyba, że do Hektora muszę? Ej, no co jest, halo? Okej, czyli gra i tak mnie ciągnie do tej Tamary. Dobra, czyli i tak tutaj no, zanim pogadamy z Tartaronem, no to mamy wątek Tamary i tych niewolników. Czy mi się to anulowało? Nie. To zadanie się anuluje po rozmowie z nią, z tego co wyczytałam w poradniku. Ona tam jest chyba, nie? Tak jest. Dobra, no to będziemy to robić, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ja już Wam dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i jutro będę dla Was nagrywać kolejne dwa odcinki. Jestem bardzo ciekawa, jak nam ten postęp tutaj pójdzie. No, nie powiem. Mamy jeszcze te katakumby do zrobienia, więc też myślę, że za niedługo będziemy to robić, bo to są jedne z początkowych zadań, które nam tutaj zalegają. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Ugar przynajmniej. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać i zobaczymy w ogóle,
Jak będzie się malowała ta świątynia aż do dół po rozmowie z Tamarą? Czy to jest wątek taki bardziej odległy, czy już będziemy mogli do aż do dół dostać wyjściówkę? Podejrzewam, że pogadamy z Tamarą, ona nam powie co i jak, pomożemy troszeczkę im, potem pójdziemy do Tartarona i on nam pewnie od razu przepustki nie da, pewnie będziemy musieli coś dla niego zrobić, znając życie, bo to tak zawsze jest. Także dobra, nie przedłużam, dziękuję Wam bardzo. Do kolejnych odcinków i cześć!